Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku opowieści kryminalnych. Dzisiaj opowiem Wam o wydarzeniach z roku 2021, które miały miejsce w mieście Windsor. Zapraszam do wysłuchania historii Chandlera Haldersona. Dzisiaj przeniesiemy się do roku 2021, do niewielkiej miejscowości Windsor, tylko nie tej znajdującej się w Wielkiej Brytanii, ale w Stanach Zjednoczonych w stanie Wisconsin. Mieszkało tam małżeństwo, 50-letni Bart i 53-letnia Krista Halderson. Pobrali się oni w roku 1995 i Bart przez całe swoje życie pracował jako księgowy, natomiast jego żona zajmowała się głównie domem, szczególnie wtedy, kiedy na świecie pojawili się synowie pary. Krista poświęcała im każdą wolną chwilę, byli oni jej oczkiem w głowie. Można by powiedzieć, że była ona trochę nadopiekuńczą matką. Nawet kiedy starszy syn Mitchell wyprowadził się już z domu, Krista starała się wykorzystać każdą sytuację, aby zadzwonić do niego i sprawdzić, co się u niego dzieje. W roku 2021 Mitchell nie mieszkał już ze swoimi rodzicami. Miał wówczas 24 lata i od jakiegoś czasu mieszkał razem ze swoją narzeczoną. W domu pozostał tylko młodszy z braci, 23-letni Chandler. Krista i Bart mogli być dumni ze swoich synów. Obaj poważnie myśleli o swojej przyszłości i każdy z nich zdecydował się na kontynuowanie nauki na wyższej uczelni. Mitchellowi już udało się ukończyć studia i rozpocząć pracę w firmie zajmującej się tworzeniem oprogramowania komputerowego. Natomiast jego młodszy brat w dalszym ciągu studiował. Właśnie kończył naukę na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii i pomimo tego, że zostało mu do końca jeszcze parę miesięcy, miał już szansę otrzymać pracę w jednej z bardziej znanych firm na świecie. Wszystko wskazywało na to, że już niedługo Chandler rozpocznie pracę w firmie SpaceX, której założycielem jest jeden z najbogatszych ludzi na świecie, Elon Musk. Miał tam znaleźć zatrudnienie, jak tylko ukończy studia. Jednak to wymagało od niego przeprowadzki do innego stanu. Musiałby się przeprowadzić na Florydę, ponieważ właśnie tam znajdowała się siedziba firmy. Ale dla Chandlera to nie był żaden problem. Praca ta była dla niego spełnieniem marzeń, dlatego też był w stanie zrobić wszystko, by ją dostać. Zresztą miał już wszystko zaplanowane. Wynajął już tam mieszkanie, w którym miał zamiar zamieszkać razem ze swoją dziewczyną Kat. Ale póki co w dalszym ciągu mieszkał w Windsorze wraz ze swoimi rodzicami i kontynuował swoje studia. Tylko że nauka nie była jego jedynym zajęciem. Chandler pracował jeszcze dla pewnej firmy ubezpieczeniowej jako informatyk, a ponieważ jego ojciec postarał się, aby od najmłodszych lat doskonalił się w pływaniu, potrafił nurkować i dlatego też od czasu do czasu pomagał policji jako płetwonurek. Jego rodzice mogli być naprawdę dumni ze swojego syna. Ale w życiu nie wszystko układa się tak, jak to planujemy. I pomimo tego, że Chandler miał już wszystko ustalone, jeżeli chodzi o jego przeprowadzkę na Florydę, to w czerwcu wydarzyło się coś, co pokrzyżowało wszystkie jego plany. Kiedy pewnego dnia był sam w domu, spadł ze schodów i w trakcie tego upadku dość mocno uderzył się w głowę. Skutkiem tego był krwiak, jak również uszkodzenie kręgosłupa, przez które chłopak miał problemy z chodzeniem. Uraz był na tyle poważny, że Chandlerowi zabroniono kierowania samochodem, jak i podróżowania samolotem. Nie miał już szansy na rozpoczęcie szkolenia w swojej wymarzonej pracy w ustalonym wcześniej terminie. Ale najważniejsze było, że wyszedł cało z tego upadku. Otrzymał kołnierz ortopedyczny, który miał nosić przez pewien czas i został wypisany do domu. Kiedy 23-latek poczuł się troszkę lepiej, jeździł do domu swojej dziewczyny, w którym znajdował się basen. Pływanie zdecydowanie pomagało w jego rehabilitacji i przynosiło mu ulgę w bólu. Jego dziewczyna Kat oraz jej mama i jej partner nie mieli nic przeciwko temu, aby korzystał z tego basenu. Wiedzieli, w jakiej znajdował się sytuacji. Wiedzieli, że przez ten upadek stracił możliwość zatrudnienia w wymarzonej firmie. Chcieli mu pomóc chociaż w ten sposób. Na początku lipca 2021 roku Krista i Bart zdecydowali się wyjechać na weekend do domku letniskowego, który był oddalony od ich domu rodzinnego o 3 godziny jazdy samochodem. Domek ten został wybudowany jeszcze przez dziadków Kristy i cała rodzina często nocowała tam w czasie lata. Kiedy chłopcy byli młodsi, jeździli tam razem z rodzicami,
ale kiedy już podrośli, częściej zdarzało się, że małżeństwo jeździło tam samo. I podobnie było 2 lipca. Uszykowali wszystkie potrzebne im rzeczy i wraz z parą znajomych pojechali na północ. Zamierzali tam zostać kilka dni. Był to weekend, w którym wypadało Święto Niepodległości i chcieli wziąć udział w paradzie, która odbywała się niedaleko miejscowości, gdzie znajdował się ten domek. Przekazali Chandlerowi, że wrócą w poniedziałek wieczorem albo we wtorek rano i wraz ze swoimi znajomymi wyjechali. Tylko że jeszcze tego samego dnia po południu do domu Haldersonów przyjechał człowiek, który pracował razem z Kristą. Większość swojego życia zajmowała się ona wychowywaniem dzieci, ale kiedy były one już wystarczająco duże i nie potrzebowały już jej pomocy, kobieta rozpoczęła pracę w komisie samochodowym, gdzie pracowała jako recepcjonistka. I nikt w pracy nie wiedział nic na temat tego, że miałaby w ten piątek mieć wolne. Nie brała żadnego urlopu, nikomu nic nie wspominała o planowanej nieobecności, a kiedy próbowano się do niej dodzwonić, nie odbierała telefonu. Od razu łączył się on z automatyczną sekretarką. Dlatego też w komisie zaniepokoili się tą sytuacją i zdecydowali się sprawdzić, co się dzieje. Chandler uspokoił tego mężczyznę, że rodzice wyjechali na weekend, a ponieważ domek ten znajduje się praktycznie w lesie, raczej nie ma tam zbyt dobrego zasięgu. Często się zdarza, że nie można się tam dodzwonić. Współpracownik Kristy, Daniel, ucieszył się, jak usłyszał, że jest z nią wszystko w porządku i od razu wrócił do firmy. Chandler widział, że był zaniepokojony nieobecnością jego mamy w pracy i jak tylko 4 lipca otrzymał od niej wiadomość, w której pisała, że wracają w poniedziałek, natychmiast się z nim skontaktował, aby mu to przekazać. Tylko że Krista nie pojawiła się w poniedziałek w pracy. Nie przyszła tam też we wtorek, co już zaniepokoiło Daniela. Wiedział on, że kobieta miała umówioną wizytę u lekarza, na której bardzo jej zależało. A skoro nie wróciła jeszcze z weekendu, to ta wizyta już jej przepadła. Wszystko to było do niej niepodobne. Daniel miał przeczucie, że coś musiało jej się stać. I w środę 7 lipca, po tym jak ponownie rozmawiał z Chandlerem, namówił go, aby chłopak zgłosił na policję zaginięcie swoich rodziców. I to właśnie wtedy starszy syn pary, Mitchell, dowiedział się o wyjeździe Haldersonów. Był tym faktem trochę zdziwiony, ponieważ rodzice zazwyczaj mówili mu o takich sytuacjach. Matka dzwoniła do niego stosunkowo często i raczej wspomniałaby o planowanym wyjeździe. Tym razem jednak nie wiedział nic. Jeszcze przed południem 7 lipca młodszy z synów pary zgłosił zaginięcie swoich rodziców. Krista informowała go wcześniej, że powinni wrócić najpóźniej we wtorek rano. A była już środa i ani nie wrócili oni do domu, ani nie można było się z nimi skontaktować. Funkcjonariusze wybrali się do domu Haldersonów, gdzie rozmawiali z Chandlerem, który przekazał im, że dzień przed ich wyjazdem w czwartek pomagał rodzicom w pakowaniu wszystkiego, co będzie im potrzebne w trakcie tego weekendu. Zabrali oni ze sobą kilka narzędzi, w razie gdyby trzeba było coś na miejscu naprawić. Chłopak wiedział, że mają zamiar pojechać tam razem z parą znajomych, których on nie znał. Udali się tam samochodem tych znajomych, dlatego też obydwa ich samochody w dalszym ciągu znajdowały się w garażu. Chandler nie widział dokładnie momentu, kiedy opuszczali dom, ponieważ musiało to być wcześnie rano, zanim się obudził. On sam wstał około 6:00 i wtedy już ich nie było. Po wyjeździe rodziców wysłał do swojej mamy kilka wiadomości, ale nie otrzymywał żadnej odpowiedzi. Nie martwił się tym zbytnio, ponieważ wiedział, że w tym domku są problemy z zasięgiem. Dopiero w niedzielę jego mamie udało się wysłać SMS-a, w którym pisała między innymi, że wybierają się na paradę do pobliskiego White Lake. Co takiego się tam wydarzyło, że nie wrócili oni do domu w umówionym terminie? Wydawało się, że najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, było pojechanie do domku letniskowego i sprawdzenie, czy w dalszym ciągu tam przebywali. Mitchell zdecydował się pojechać tam razem ze swoją dziewczyną, a na miejscu mieli już spotkać się z funkcjonariuszami. I kiedy po 3 godzinach jazdy samochodem znaleźli się na miejscu, wszyscy od razu wiedzieli, że coś tam nie pasowało. Już na zewnątrz było widać, że w tym domku od dawna nikogo nie było. Trawa przed nim była dość wysoka i nie było widać na niej żadnych śladów, że ktoś tam chodził w ostatnim czasie. Podobnie było w środku. Wszystko było pozamykane, okna pozasłaniane i raczej domek ten nie wyglądał, jakby ktoś miał tam przebywać przez weekend.
Bart i Krista na pewno tam nie dojechali. Tylko dlaczego mieliby okłamywać swojego syna? I co ważniejsze, gdzie tak naprawdę przebywali przez cały czas? Trudno było zrozumieć, o co w tym wszystkim chodziło. Rozpoczęto poszukiwania zaginionej pary. Chandler chodził od domu do domu, wypytując sąsiadów, czy może widzieli cokolwiek, co mogło mieć wspólnego z tą sprawą, albo być może mają zainstalowaną kamerę, która mogłaby nagrać, co się wydarzyło w piątek rano. Nikt z sąsiadów nie widział Barta i Kristy opuszczających dom, ale większość z nich posiadała kamery, z których nagrania mogły pomóc w tej sprawie. Oczywiście wszystkie one trafiły w ręce policji i kiedy zaczęli oni je przeglądać, zauważyli coś bardzo interesującego. Kamera jednego z sąsiadów obejmowała cały dom Haldersonów i na nagraniu z tej kamery nie widać było pary wychodzącej z domu czy samochodu, którym przyjechaliby znajomi, aby ich odebrać. Kompletnie nic się nie działo przed ich domem we wczesnych godzinach porannych, a już na pewno para z niego nie wychodziła. Coś tutaj nie pasowało w historii opowiedzianej przez Chandlera. W szczególności, że kiedy funkcjonariusze przebywali w domku letniskowym pary, zauważyli niedaleko niego ulotkę informującą o paradzie, która miała się odbyć w związku ze Świętem Niepodległości. Tylko że według SMS-a, który przysłała Krista, miała się ona odbyć w niedzielę, a na ulotce wyraźnie było napisane, że będzie ona miała miejsce w sobotę. Kiedy do tego wszystkiego dodamy jeszcze, że Krista nie poinformowała swojego pracodawcy o tym, że zamierza wziąć chociaż jeden dzień urlopu, a już nie pojawiła się w komisie przez 4 dni, wtedy można było zacząć podejrzewać, że coś złego musiało im się przydarzyć. Ponieważ Chandler był jedyną osobą, która wiedziała o ich wyjeździe i która widziała ich po raz ostatni, 8 lipca zabrano go na ponowne przesłuchanie. Śledczy mieli złe przeczucia co do niego. Podejrzewali, że wie on więcej niż im mówi. I chłopak ponownie opowiadał o wydarzeniach z dnia poprzedzającego wyjazd jego rodziców, nie wiedząc o tym, że śledczy już odkryli, że wcale nie opuścili oni domu. Tego samego dnia, mniej więcej w tym samym czasie, policjanci przesłuchiwali dziewczynę Chandlera, Kat, która zeznała, że spędzili oni większość weekendu razem w domu jej matki, gdzie jej chłopak korzystał z basenu. Jednak dziewczyna powiedziała policjantom również, że w poniedziałek 5 lipca Chandler pojawił się w tym domu sam. Jej akurat tam nie było, ale była jej matka ze swoim partnerem i rozmawiali oni wówczas z 23-latkiem. Chandler chciał ponownie skorzystać z ich basenu, ponieważ ćwiczenia w wodzie miały dobrze wpływać na jego urazy spowodowane upadkiem ze schodów. Oczywiście mógł z niego skorzystać, wszyscy w tym domu dobrze go znali, nie wiedzieli, czemu mieliby mu odmówić. Ale mniej więcej godzinę po tym, jak chłopak przyjechał do tego domu, mama Kat zauważyła, że wcale nie przebywał on w wodzie. Basen w dalszym ciągu był przykryty plandeką, a sam Chandler właśnie wychodził z lasu sąsiadującego z ich domem. Również tam był zaparkowany jego samochód, którego bagażnik był cały czas otwarty. I dopiero kiedy Chandler wrócił z lasu, dopiero wtedy wszedł do basenu. Zarówno mama Kat, jak i jej partner uważali, że cała ta wizyta była trochę dziwna, ale kiedy śledczy o tym usłyszeli, od razu wiedzieli, że to jest trop, który muszą sprawdzić. Bardzo interesowało ich, co mógł Chandler robić w tym lesie. On sam twierdził, że poszedł tylko na spacer, ale to wszystko razem nie miało najmniejszego sensu. I kiedy śledczy pojawili się przy domu mamy Kat, pierwsze na co zwrócili uwagę były krążące nad lasem sępy. Kat również je zauważyła. Wzbudziło to jej zainteresowanie, ponieważ nigdy wcześniej ich tam nie widziała. Jak tylko policjanci weszli do tego lasu jeszcze tego samego dnia, bardzo szybko dotarli do miejsca, w którym było widać ułożone gałęzie, pod którymi coś się znajdowało. Kiedy je usunięto, policjantom ukazało się ciało mężczyzny. Nie od razu można było stwierdzić, czy był to Bart, ponieważ było ono częściowe, a dokładniej znajdował się tam tylko tułów. Niedaleko tego miejsca policjanci znaleźli ukryte w wielkiej metalowej beczce nożyce, piłę i zapasowe brzeszczoty. Wszystko to zostało zabezpieczone do dalszego badania. Jeżeli badania DNA potwierdzą, że w tym lesie odnaleziono ciało Barta, nie będzie wątpliwości, kto jest odpowiedzialny za jego śmierć. Póki co wszystko łączy Chandlera z zaginięciem i najprawdopodobniej śmiercią obu rodziców. Jednak on sam nie przyznawał się do niczego.
Przesłuchujący go funkcjonariusze nie poinformowali go o tym, że odnaleziono ciało najprawdopodobniej jego ojca, ale dali mu do zrozumienia, że wiedzą coś więcej na temat tej sprawy. Wierzyli, że to w jakiś sposób sprowokuje chłopaka do przyznania się do winy, ale on, kiedy zorientował się, że cała ta sytuacja zaczyna być poważna, poprosił o adwokata, co automatycznie zakończyło to przesłuchanie. Na badanie potwierdzające, że w lesie odnaleziono ciało Barta, trzeba było trochę poczekać, ale wszystko wskazywało na to, że jest to ciało ojca Chandlera. Tylko cały czas pojawiało się pytanie, co się stało z matką. Czy miała ona coś wspólnego ze śmiercią swojego męża, czy może podzieliła ona los Barta? Jeżeli w grę wchodziła druga opcja, to gdzie znajdowało się jej ciało? Las przy domu dziewczyny Chandlera został przeszukany i tam go nie odnaleziono. Jeżeli ona również nie żyła, to jej ciało zostało porzucone w innym miejscu. I w odnalezieniu odpowiedzi na to pytanie ponownie okazała się pomocna dziewczyna 23-latka, a dokładnie jej telefon. Wyraziła ona zgodę na to, aby policjanci sprawdzili jej telefon i skopiowali wszystko, co się tam znajduje. I wśród wielu innych zdjęć i zrzutów ekranu śledczy zwrócili uwagę na jeden zrzut, zrobiony w sobotę 3 lipca. Była na nim mapka, na której widać było osobę oznaczoną jako mąż. Kiedy policjanci zapytali Kat o szczegóły, opowiedziała im o tym, jak jakiś czas wcześniej przyłapała Chandlera na zdradzie, co spowodowało, że miała do niego ograniczone zaufanie. Przekonała wtedy swojego chłopaka do zainstalowania w jego telefonie aplikacji, dzięki której mogła również śledzić w czasie rzeczywistym miejsca jego pobytu. I w ten weekend, kiedy zaginęli jego rodzice, zanim Chandler przyjechał do niej, Kat sprawdziła, gdzie przebywał. Trochę się wtedy o niego martwiła, ponieważ rozmawiała z nim 2 dni wcześniej i chłopak był wtedy w naprawdę kiepskim humorze. Opowiadał jej, że w ostatnim czasie nic mu nie wychodzi i wszystko idzie w złym kierunku. Dziewczyna nie wiedziała, o co dokładnie chodziło, ale widziała, że Chandler zachowuje się inaczej niż zazwyczaj. I kiedy 3 lipca około godziny 9 rano sprawdziła, gdzie on przebywa, spodziewała się, że będzie w swoim domu. Było jeszcze dość wcześnie rano, ale na ekranie swojego telefonu zobaczyła, że przebywał on w miejscu oddalonym około 40 km od domu, na mało uczęszczanym terenie przy rzece. Przebywał tam przez mniej więcej 45 minut, po czym wrócił do domu. Kiedy Kat przekazała śledczym te informacje, od razu ruszyli tam, aby przeszukać to miejsce. Było ono porośnięte drzewami, ale starano się zajrzeć w każdy zakamarek w nadziei, że uda się odnaleźć ciało Christy. Jednak nie udało się to, dopóki nie zdecydowano o przeszukaniu rzeki. Tam znaleziono nogi, które podejrzewano należały do Christy i pomimo tego, że próbowano odnaleźć inne części ciała, na nic więcej nie natrafiono. Kiedy dokonano tego odkrycia, otrzymano już wyniki badania ciała znalezionego w lesie, które potwierdziły to, co wszyscy podejrzewali od samego początku. To było ciało Barta. Został on 2-krotnie postrzelony w plecy i najprawdopodobniej to było przyczyną jego śmierci. Późniejsze badania tego, co odnaleziono w rzece, potwierdziły, że Christa również nie żyje i to jej nogi zostały odnalezione. Oczywiście w tym przypadku nie było możliwości ustalenia, co było przyczyną jej śmierci. Chociaż można było podejrzewać, że zginęła w ten sam sposób, co jej mąż. Śledczy nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, kto był odpowiedzialny za ich śmierć. Para ta nie miała żadnych wrogów, a wszystko wskazywało na to, że zabił ich Chandler. Nie wiadomo jeszcze było, dlaczego miałby to zrobić, dlatego też śledczy zdecydowali się na przeszukanie domu Haldersonów w nadziei, że tam uda im się odnaleźć coś, co pomoże w tym dochodzeniu. Nie wspomniałam o tym wcześniej, ale na nagraniach z kamery umieszczonej na domu sąsiadów, oprócz tego, że zauważono, że Haldersonowie nie opuścili domu w tamten weekend, dostrzeżono jeszcze coś, co wydawało się być zastanawiające. Dokładnie widać na tych nagraniach, że w nocy z czwartku na piątek przed tym weekendem w ich domu przez wiele godzin palił się ogień w kominku. Tylko musimy pamiętać, że to był początek lipca, środek lata, dosyć wysokie temperatury i raczej nikt w tamtym czasie tego nie robił. Na pewno było to niespotykane zachowanie i śledczy mogli się tylko domyślać, co Chandler próbował tam spalić. Dlatego też, kiedy przeszukiwano dom, zwrócono uwagę na to, co w dalszym ciągu znajdowało się w kominku. I zgodnie z podejrzeniami policjantów, znaleziono tam wiele kawałków kości.
To właśnie w ten sposób chłopak starał się pozbyć ciał Barta i Kristy. Dopiero kiedy się zorientował, że to zajmie mu zbyt wiele czasu, w trakcie którego sąsiedzi mogą zwrócić uwagę na dym wydobywający się z komina, dopiero wtedy zdecydował się na rozrzucenie ich w różnych miejscach. W domu odnaleziono również telefony jego rodziców oraz ich prawa jazdy. Wszystko to było zawinięte w papier oraz folię aluminiową i schowane w jednym z butów. Telefony te były wyłączone od czwartku 1 lipca i tylko telefon Kristy został włączony w niedzielę 4 lipca na parę minut, w trakcie których wysłany został SMS do Chandlera. Nie muszę chyba mówić, że lokalizacja telefonu wskazywała na to, że wiadomość ta została wysłana z domu kobiety. Dodatkowo w piwnicy udało się odnaleźć kulę, na której znajdowały się ślady krwi Barta. To zapewne tam Chandler odebrał mu życie. Potwierdzeniem tego mogły być też liczne ślady krwi, które odnaleziono, kiedy użyto luminolu. Było ich bardzo dużo w tym pomieszczeniu i Chandler tłumaczył to tym, że wcześniej zranił się w palec u nogi. Nie było jednak takiej możliwości, aby ta mała rana znajdująca się na jego stopie spowodowała takie krwawienie. Tam zabito Barta i Kristę. Śledczy natrafili również na nagranie ze sklepu, na którym widać Chandlera we wczesnych godzinach porannych w piątek, kiedy kupował plandekę. Dokładnie taką samą, jaką znaleziono w szopie znajdującej się przy domu matki Kat, nieopodal miejsca, gdzie znaleziono ciało Barta. Na plandece tej znajdowały się ślady krwi zarówno matki, jak i ojca chłopaka. Zresztą nagranie ze sklepu nie było jedynym dowodem łączącym go z tą plandeką, ponieważ na niej znaleziono odciski palców należące do 23-latka. Kiedy sprawdzono komputer chłopaka i historię wyszukiwanych haseł, zauważono, że jeszcze zanim ciała jego rodziców zostały odnalezione, próbował on ustalić, czy już udało się je odnaleźć. Wpisywał różne hasła, które miały odpowiedzieć na pytanie, czy już ktoś na nie natrafił. Przyglądał się również bliżej sprawie pewnego mężczyzny, który dokonał podobnej zbrodni. Zapewne chciał się dowiedzieć, jaki otrzymał za to wyrok. Ale to jeszcze nie koniec dowodów na to, że to właśnie Chandler zabił Barta i Kristę. Kilka miesięcy po tym, jak został on aresztowany, matka jego dziewczyny robiła porządki w szopie znajdującej się w ogrodzie. I natrafiła wtedy na schowaną broń, której nigdy tam wcześniej nie widziała. Ponieważ już wiedziała o wszystkim, co zrobił Chandler, od razu pomyślała, że mogła ona należeć właśnie do niego. I nie myliła się w swoich podejrzeniach. Należała ona do Chandlera, otrzymał on ją od swojego przyjaciela zaledwie miesiąc wcześniej. To właśnie ona posłużyła mu do zabicia swoich rodziców. Nie było już wątpliwości co do tego, kto odebrał życie parze. Chandler zapewne nie przemyślał sobie dobrze wszystkiego. Było bardzo wiele dowodów wskazujących na niego, ale w dalszym ciągu pojawiało się pytanie, dlaczego? Dlaczego musieli oni zginąć? Wydawało się, że byli oni rodzicami, o jakich nie jeden człowiek mógłby tylko pomarzyć. Przez cały czas wspierali oni swoich synów w ich wyborach i starali się, aby wyrośli na porządnych ludzi. Co takiego mogło się stać, że doprowadziło do tej tragedii? Szybko udało się odnaleźć odpowiedź na to pytanie, ale to, co ustalili śledczy, zszokowało wszystkich, którzy znali Chandlera. Okazało się bowiem, że jego życie wyglądało zupełnie inaczej niż to przedstawiał swojej rodzinie, znajomym czy dziewczynie. Chandler spędzał większość czasu w swoim pokoju, jednak to było łatwe do wytłumaczenia. Był to rok 2021, wiele osób na świecie pracowało zdalnie i właśnie jedną z nich był 23-latek. Podobnie było ze studiami, nie pojawiał się on na uczelni, wszystkie zajęcia były prowadzone przez internet. Ale jego rodzice, którzy bardzo starali się uczestniczyć w życiu swoich dzieci, zaczęli być trochę podejrzliwi. Wiedzieli, że ich syn pracuje, ale nie zauważyli, żeby kiedykolwiek miał jakieś pieniądze. Wiedzieli, że studiuje, ale kiedy prosili, aby pokazał im raporty z ocenami, jakie otrzymują studenci, Chandler zawsze miał na to jakieś wytłumaczenie. Zazwyczaj była to wina szkoły, że nie otrzymywał tych raportów. Na potwierdzenie tego pokazywał rodzicom liczne maile, które przysyłali mu różni pracownicy uczelni. Ponieważ był już koniec czerwca, a Chandler w dalszym ciągu nie był w stanie pokazać swoim rodzicom dyplomu, jego ojciec zaczął tracić cierpliwość. Zadzwonił na uczelnię, podając się za swojego syna, aby dowiedzieć się, w jaki sposób może uzyskać raporty oraz dyplom.
Próbował to zrobić wielokrotnie w domu przez internet, ale za każdym razem bez skutku. W trakcie rozmowy z pracownikiem uczelni mężczyzna dowiedział się, że jego syna nie ma w ogóle na liście studentów. Zrezygnował ze studiów krótko po ich rozpoczęciu i uczestniczył tylko w niektórych zajęciach, ale nie jako student, a jako osoba postronna. Bart nie wierzył w to, co właśnie usłyszał. Był bardzo zdenerwowany i uważał, że musiało tam dojść do pomyłki. Może Chandler miał rację, mówiąc, że w tej szkole mają bałagan w dokumentach. Dlatego też, aby wyjaśnić tę sprawę, umówił się na spotkanie, które miało się odbyć w czwartek, 1 lipca. Miał tam się pojawić razem ze swoim synem. Tylko że gdyby do tego spotkania doszło, na jaw wyszłyby wszystkie kłamstwa Chandlera. Jego rodzice, a później jego rodzina czy dziewczyna dowiedzieliby się o tym, że przez dłuższy czas ich okłamywał. Nie tylko nie był studentem, ale również sfabrykował te wszystkie maile, które otrzymywał z uczelni. Sam pozakładał fikcyjne konta mailowe, z których później sam sobie wysyłał wiadomości. Ujawnienie tych kłamstw zapewne doprowadziłoby do tego, że również inne ujrzałyby światło dzienne. Wszyscy dowiedzieliby się też o tym, że nie miał żadnej pracy w firmie ubezpieczeniowej. Przez cały czas, który spędzał w swoim pokoju, udając, że pracuje zdalnie, tak naprawdę grał na komputerze. Ale dowiedzieliby się o czymś jeszcze. Bliscy Chandlera byli dumni z tego, że miał szansę na pracę w firmie SpaceX, tylko że to było kolejne kłamstwo. Nie otrzymał on żadnej oferty pracy w tej firmie i nie miał uczestniczyć w żadnym szkoleniu. Ten upadek ze schodów, który uniemożliwił mu wzięcie udziału w szkoleniu, to był kolejny wymysł chłopaka. Faktycznie spadł on ze schodów, co raczej było celowe, ale nie odniósł on żadnych poważnych obrażeń. Wszystko to, co później przedstawiał swoim rodzicom, nie miało pokrycia z tym, co znaleziono w jego kartotece. Tak naprawdę nic mu się nie stało. Nie potrzebował nawet kołnierza ortopedycznego, otrzymał go tylko dlatego, że o niego poprosił. Wszyscy wierzyli w jego kłamstwa i spotkanie na uczelni oznaczałoby, że wyjdą one na jaw. Chandler nie mógł do tego dopuścić. Dlatego też, kiedy już mieli z Bartem wychodzić z domu, zdecydował, że odbierze mu życie. Los jego ojca podzieliła Krista, kiedy tylko wróciła z pracy do domu. I wtedy Chandlerowi pozostało tylko pozbycie się ich ciał oraz ułożenie historii o zaginięciu jego rodziców. Jednak od samego początku w historii tej było zbyt wiele niedomówień, co szybko doprowadziło do ustalenia, co tak naprawdę się stało z Haldersonami. Proces w tej sprawie rozpoczął się w styczniu 2022 roku. Dowodów przeciwko 23-latkowi było tak wiele, że praktycznie był on formalnością. Chandler został uznany winnym zamordowania Barta i Kristy i otrzymał za to wyrok dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Kiedy pod koniec procesu chłopak chciał skorzystać z możliwości zabrania głosu, wszyscy się spodziewali, że okaże wówczas skruchę i przeprosi za to, co zrobił. Ale Chandler nie miał zamiaru przepraszać. Zwrócił się tylko z prośbą do jakiegokolwiek z adwokatów, którzy go wówczas słyszeli, aby mu pomogli odwołać się od tego wyroku. Zapewne znajdzie się ktoś, kto będzie chciał mu pomóc w złożeniu takiej apelacji, ale wydaje się, że są marne szanse na to, aby wyrok ten został zmieniony. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.